pączka. Za chwilę pójdę ją dać Jarusiowi i zobaczysz, że Jaruś ją zje. Troszeczkę odgryź i chodźcie, zrobimy eksperyment. Adaś, proszę bardzo, jak parówkę wcina? Jaruś, co ty tu robisz? Podoba ci się ta buda, czy nie? No wy tu jesteście. Paznotek, gdzieś ty był, ja cię dawno nie widziałem. Zlotarz, gdzieś swoje nory masz, nie? Bierzemy tego koleżkę małego. Mam nadzieję, chłopcze kochany, że ty mi nie uciekniesz. Idziemy za tym sznurkiem. To on jest dosyć spory. Kurda, jak na końcu nic nie będzie. Dzień dobry. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Ej, jesteście tam? Świniury, kosury! No jesteście, bo wy łazicie z kozami, nie? Czekaj no, Ewelinka. O, cała banda nawet tutaj jest. Słuchajcie, bo ja miałem luknąć na ogródku. Jak tam wygląda, ale jest mnóstwo rosy. I nie chciałbym tej naszej Renatki, która tutaj sobie na uboczu siedzi, taką rosę po prostu wpuszczać. No, pocałuj ją tym świńskim noskiem w koziego noska i będzie beztroska. Chodź ci wszyscy też. Ej, no nie gryź mnie. Kurde, ty żbiku jeden. Chrumkający myszka nawet. Cała banda się zleciała, patrzę na tą Renatkę. Słuchajcie, Renatkę, to nie jest tak, że ona tu leży i ona wstać nie może. Ona po prostu na uboczu śpi, a reszta śpi bliżej tam po prostu cywilizacji człowieczej. A ona chce świętego spokoju, bo ją inne kuski zaczepiają i po prostu teraz jak zaczynamy ten poranek, nowy dzionek, to bierzemy ją, słuchajcie, za chwilę, ale to niech jeszcze słońce troszeczkę wzejdzie i tą rosę z tych wszystkich roślin zlikwiduje po prostu i pójdziemy z tą babunią naszą. Ona wczoraj była cały dzień, słuchajcie, na łące i tak się najadła tych wszystkich smaczków, że ona chyba jeszcze takiego dnia w swoim życiu nie miała. Gdzie są świniury? Bo ja chciałem z nimi pogadać, że one pierwsze będą dzisiaj, Jaruś, karmione, wiesz? Ty musisz jeszcze chwilę, chłopczyku, poczekać z tą swoją kozią. A dzisiaj kurka wodna, o ile starczy nam czasu. O, Malwineczka jeszcze tu siedzi. Będzie trzeba dokończyć tą budowlę, bo chciałbym po prostu wyprzedzić deszcze, bo niedługo mają być deszcze i ulokować tutaj któreś z balotów, żeby nie zmokły, chociaż żeby kilka nie zmokło, a resztę najwyżej nakryjemy jakąś plandeką albo kurka wodna czym? Folią chociażby, patrzcie jaki rozgardiasz. Krzesła tu leżą. Ja wczoraj po prostu korzystałem z tego krzesła jako z drabiny i tutaj śrubki wierciłem, bo nawet drabiny nie ma. Nie no, gdzieś jest, ale nie wiem gdzie. Po prostu jedno wielkie pobojowisko, ale tak wygląda rzeczywistość, jak się tutaj jakieś budowle urządza, tak? Myszka i świnki, chodźcie, idziemy robić wyżerę. Patrz jak lecą, kurde, normalnie świńska brygada. No, albo czekaj, poczekaj, no jeszcze chwilę, bo ja muszę wam tutaj wszystko przyszykować. Trzymcie się na chwilę jeszcze. Myszka, co my tu dzisiaj mamy? Uj, uważaj, bo spadniesz ze stołu. Jak żeś wlazła, tak byś spadła. Dobra, słuchajta, mamy tutaj różne smaczki, tutaj bardziej takie mięsiwa, jakieś szynki, szyneczki, makarony, ale i ogórek, sałata. A tutaj kapusta czerwona, ale spod tej kapusty chyba się wyłaniają tutaj jakieś pieczenie, kurka wodna czy co? A jak nie tu, to na pewno tu. I też czerwona kapusta, ziemniaki, sosik. Myszka, bierzemy to wszystko w te pędy i świgamy tym świniakom, bo widzisz, one łażą tam i już nie mogą się doczekać. Myszka, albo wiesz co? Źle powiedziałem, że to wszystko jedno wiadro. Ja zapomniałem, że świniaki po prostu mają mieć dietę. Dzisiaj tutaj w tym kurzym korycie się najedzą, żeby zmienić po prostu lokalizację. Jakieś wiadro tam spadło, z tylko spadło z nieba. Ja pierniczę. Dobra, słuchajcie, odkładam to wiadro tutaj i wypuszczam szybko te świnki. Nakarmimy je i wypuszczamy je z powrotem tam. Niech latają, niech wchodzą w świński galop. No proszę bardzo, tylko Adasia mi nie wpuścić, bo on tu się czai z tym swoim kuzynem Montusiem. No, Adaś, kurde, były czasy, nie? Żeś tu buszował, wszystko miałeś dla siebie. Monte, ty nie znasz tego, bo ty jesteś przyzwyczajany tam po prostu do tej koziej rzeczywistości. A Adaś jak taki piesek przy nodze gospodarza chodził. Czekaj, muszę zamknąć. I po prostu wszystkiego doznawał. Tutaj tą fotopułapkę trzeba zastosować. Będziemy później podglądać te świńskie ryjki, jak się tutaj zbliżą. Myszka, ty nawet taką
surówkę z czerwonej kapusty wyjadasz. Ona jest pewnie na jakimś jogurciku, nie? Trochę soli, trochę cukru, trochę octu może tam dodali. Nie wiadomo czego. Ja widziałem, że kiedyś nawet taką surówkę zrobili z jogurtem, z jogobelli brzoskwiniowym. Patrz, nawet tu są kiełbaski jakieś. No to świnka może kiełbaskę by zjadła. Halo, halo, halo. Nie, zakochana jest po prostu w tej surówce. Aż jestem zdziwiony, bo świnie to są po prostu mięsożercy. Lepsi jak indyki. Masz, no tutaj Marcelinka. Patrz, no tu już wyjadają mięsko, także... Dobra, a może na parówę byś zamieniła tego schabowego, co? Tą pieczeń schabową. Na pewno nie, ja ci się w ogóle nie dziwię. No to myszka, proszę. Paróweczkę. No, to jest taki kabanosik jakiś. Ocyckany jest trochę od tego sosiku. O, jak ty delikatnie to robisz, no. Dobra, myszka, w piachu sobie to opanieruj. Tak jak piesek lubi najbardziej. No i dobra, oglądamy tutaj, co się dzieje. Kurde, ale wam musi smakować ta surówka. Ona chyba faktycznie jest na jakimś słodkim jogurcie. Duch lasu obserwuje z tymi piórami od Ignacego. Ignacy swego czasu, indoor nasz, zgubił cały ogon. A za to twój ogon, loto w tej i we w te. Daj na go na chwilę. Myszka, za chwilę pójdę ją dać Jarusiowi i zobaczysz, że Jaruś ją zje. Troszeczkę odgryź i chodźcie, zrobimy eksperyment. Jaruś, chodź! Tam on jest, widzicie go? Ale on liże wiaderko ze sosiku. To damy Adasiowi. Adaś, proszę bardzo, jak parówkę wcina? No, to by wychodziło na to, że po prostu w tych parówkach jest więcej chyba tektury jak mięsa, co nie? No i dobra. Miśka, twoja siostra się boi dzisiaj tutaj przyjść. Nie wiem, coś tu jej zrobiła, ale coś jest na pewno na rzeczy. Słuchajcie, idę no tutaj luknąć. No chodź maleńki tutaj, chodź fafluciku. Kurde, jakiś jesteś wypłoszony dzisiaj. Chodź, chodź, chodź. No chodź, chodź. Zobacz, świnki wyżerają, też byś mógł tutaj coś znaleźć dla siebie, ale już niestety nie ma nic. Psia karma musi ci wystarczyć. Później jeszcze będą może jakieś smaczki, wiesz? Bo na razie świnki karmimy, a za chwilę będziemy jeszcze karmić ptasiory. Są jeszcze dwa wiadra. Cały jesteś mokry, nie wiadomo od czego. Od tego szronu. Nie, że od szronu, tylko od takiej po prostu mgły, nie? Czemu się tak śmigasz? Czemu ty jesteś takim dziwnym pieskiem? Powiedz mi, co? Zobacz, jak świnka się ładnie zachowuje, a ty leżysz, kudłaczu jeden. Naprawdę, ej, ty się zachowujesz, jakbyś się z hienami wychował. Paflot, gdzie ty tam łazisz? Zobacz, tu buszuje nornica jedna. Wyobraźcie sobie, że tutaj, nie? To jest taka osłonka na drzewko. Ja kiedyś to zrobiłem, bo tutaj rosło drzewko i było tym osłonięte, bo kury to dziobały. Ja to odstawiłem tutaj i słuchajcie, i tu w środku jakimś cudem się wysiał pomidor i ja widzę, że on kwitnie i on na pewno zacznie owocować, ale on na pewno też zmarznie i nic z tego nie będzie. Słuchajcie, u nas na ogródku wszystkie pomidory trafił szlak z racji na to, że dopadła je zaraza ziemniaczana. Będziemy tam któryś dzień musieli to wszystko powyrywać i spalić, bo ta zaraza ziemniaczana po prostu z tego, co ja słyszałem, na lata nawet może tam zostać i co roku atakować pomidory. Dobra, słuchajcie, zamykam te wrota, ażeby wyeliminować świniom pole ucieczki. Biorę tego kija przeganiacza. Tak chciałem zobaczyć, czy jak one go widzą, to reagują, ale chyba nie. Bo to jest tylko do przeganiania. Adaś, żebyś nie próbował mi tutaj wejść. Na pewno tak będzie, nie? Ja chcę świnki przegonić tutaj na to twoje podwórko. Idź, no kurde, bo zobaczysz. Dobra, nie bójta się, tu się nic nie dzieje. Ale dobrze z jednej strony, że ten kij tak na was działa. Nikt jeszcze tym kijem nigdy nie oberwał. Patrz, jeszcze tam jest Ewelinka. Ewelinka, czekaj, musisz zakręt wykręcić. Czekaj, 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 czekaj. No, Ewelina, będziesz wiedziała, gdzie biec? Wie, patrz, inteligentna jest. Dobra. Fajnie, fajnie, że jesteście takie usłuchane. Ja, słuchajcie, czyszczę koryto, idę odkręcić wodę. Trzeba to wszystko tutaj przepłukać, bo jest świński bałagan. Także biorę to korytko. Słuchajcie, tutaj ja chyba gdzieś oprę. Idę odkręcić wodę i będziemy to wszystko czyścić. Dobra, słuchajcie, mamy to świńskie towarzystwo ogarnięte. Już tam latają wesolutko na kozim podwórku. Później jeszcze pójdziemy z nimi spędzić chwilę czasu. I przecież jeszcze pójdziemy z Renatką na łąkę. I trochę roboty musimy tu wykonać. Dobra, moi drodzy, tymczasem, słuchajcie, ten świński bałagan spukujemy, bo to nie o to chodzi, żeby kury w tym bajzlu teraz tutaj musiały manewrować. Okej, tutaj jeszcze z tych rantów. Cyk, 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 słoneczko ładnie przyświeca. Chce się robić, nie jest, słuchajcie, za gorąco ani za zimno. Sam raz, myślę, że tak około 22 stopni jest. Dobra, czekaj, to trzeba gdzieś tutaj odwiesić. I okej,
Lecimy, słuchajcie, ja się troszeczkę spieszę. Albo czekajcie, przy okazji jeszcze poczyszczę tutaj wszystkie poidełka. Nie będę musiał biegać w kółko, bo tam jest, kurczę, Mauser jest tam. Słuchajcie, ja bym go musiał może postawić gdzieś tutaj w narożnik, bym miał bliżej do tych wszystkich stworzeń, no. Trzeba wprowadzić, słuchajcie, pewne zmiany. Dobra, i jeszcze ten kaczy basenik przeczyścimy. Zrobimy im tutaj pływalnię. One, słuchajcie, jak się od tej wyżerki obłąbią, oślądrają, to na pewno z chęcią się tutaj wykąpią. Dobra, mamy to. Tutaj dolewamy. Zakręcamy. Też jakieś takie małe podrostki kurczęce tutaj biegają. Nie wiadomo skąd to wylazło i kiedy. To niech też mają trochę, kurde, piciu. No i dobra, odstawiam tego węża, słuchajcie. Trzeba to jakoś tutaj doprowadzić mniej więcej do ładu i składu. Pełzają tutaj te węże i kable różne od prądu. Ja pierniczę, no tak to jest, jak dwie roboty naraz są wykonywane, albo jeszcze lepiej. No i dobra, słuchajcie, te dwa wiadra lecą tutaj do korytka. Słuchajcie, wypuścimy za chwilę młode kaczuszki, młode indyki. To wszystko trzeba Jarusiowi tutaj wyrzucić. On zawsze mi pomoże tutaj w zmywaniu tych wiader, wiecie? Dobra, i teraz to. Okej, teraz zobaczymy, co tutaj jest. Dominuje dzisiaj czerwona kapusta, ale słuchajcie, patrzcie, ile tutaj jest mięsiwa. Same takie pieczenie schabowe wyskakują i można by powiedzieć, o, to jest super rzecz. Takie kaszotto jakby, nie wiem, czy wy to widzicie. To jest taka kasza z sosikiem poduszona, z marchewką i z jakimiś warzywami, na pewno też pietruszka, seler, a nawet trochę ryby widzę i nawet liście od kapusty, kurde, jak to brzmi, nie? Jeden wielki miszmasz, ale to będzie wszystko naszym zwierzakom na pewno smakować. Miśka, powiedz, że zakupiliśmy wczoraj dwa worki, bo udało się uzbierać troszkę pieniążków na zrzutce, 50% celu. Dwa worki to starczą na pół miesiąca, ale słuchajcie, udało się zakupić. Musiałem pojechać, chociaż kupić tyle, na ile pozwoliła mi ta kwota na zrzutce, a żeby te kuraki po prostu dziobały ziarno, a nie samo takie stołówkowe jedzenie tutaj jadły. Tu też trzeba po całości im, słuchajcie, wszystko ładnie oproszyć i za chwilę ich wypuszczamy, bo te jednostki, które wy tutaj widzicie, to są uciekinierzy, którzy śpią po prostu tam, w tej trzmielinie i nie wiadomo jeszcze gdzie. Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj im sypnę. Nie chcę przeciągać, ale słuchajcie, nagrywamy wam to, co wszystko się tutaj dzieje. Bez zbędnego tuszowania, a i bez zbędnego przeciągania. Ale musicie widzieć, jak ten cały proces codziennie tutaj wygląda. To sobie troszeczkę zostawię dla karzełków łapciatych. Albo nie, nie będę tego zostawiał, bo one przecież dzisiaj nie mają mokrej wyżerki, bo ja im chcę zrobić troszeczkę detoks od takiego jedzonka. Także to tutaj wszystko im wyczepać trzeba. Tą tackę ze starego syfu wczorajszego. I dobra, tutaj bardzo proszę, jeszcze wam później przyjdę podsypać. Albo czekajcie, dajcie trochę tutaj do gołąbków tego jedzenia, bo one już tutaj czekają. Dobra, proszę bardzo, bez paniki. Łe, kurde, wleciał mi na łeb. Chyba mało trochę wam dałem jak na taką ilość. Dobra, za chwilę poprawimy, słuchajcie, bo za dużo żem wsypał. Tutaj, moi drodzy, tą fotopułapkę zabieram i teraz dajemy ją tu, z tej strony, fafloty, i chodźcie. Czekaj, jak to tu nagrywa wszystko? Może być. Dobra, faflotki, chodźcie, idziemy wypuszczać to towarzystwo, ale najpierw tych młodziaków. Kurka wodna, czekaj, bo ja potrzebuję wkrętarkę. A gdzie jest wkrętarka? Ja pierniczę z tyłu. Dobra, słuchajcie, bo wczoraj przecież było trochę robót budowlanych. Lecimy, słuchajcie, świnie z rogi, bo gospodarz jedzie i was weźmie na rogi. One tutaj mają taką śrubkę. O, i proszę bardzo, one muszą teraz samodzielnie stąd wyjść. Pieski nadzorują, tylko nie straszcie ich, wy się wszyscy znacie, ale dobra, jest w sumie spoko. Wy tylko chciałyście powąchać, nie? Jest tam jeszcze ktoś w środku? Pokaż, no, ktoś jest, bo ktoś gnacze. Jakiś mały duperelek tutaj łazi? Chodź no do nas, koleżko kochany, zostaw go, faflot, bo za chwilę same nóżki po nim zostaną. Chociaż nie, ty nie jesteś aż taki wariat, ale kiedyś ci się zdarzyło. Dobrze, no to spójrzmy, jak dopisują dzisiaj kacze apetyty. Kaczki jak zwykle są na pewno zadowolone. I mięska tutaj jest, i ziemniaczka, i sosiku, nie? Jest gdzie po prostu odmoczyć to podniebienie po całej nocy bez wody. Pozwólcie, że powtórzę, bo kaczka i gęś to jest takie zwierzę, że nie produkuje śliny. Jak na noc nie dacie wody,
to później taką saharę mają w gębie, ale ja na noc wody nie daję. Z tego względu, że jest później jedno wielkie błoto w kurniku. Widzę, Matylda tutaj zaczepia świnki. A dlaczego ty te świnki tutaj zaczepiasz? Co przeszkadzają ci? Tak zazdrosna jesteś, nie wiadomo o co. Aha, bo tam jest to wiaderko z sosikiem. I świnki też by sobie chciały polizać, co? Dobra, czekaj, co tu się dzieje? Myszka, myszka coś próbuje odebrać tej kaczce. Ona ma chyba w dziobie trochę ryby. I loto z tym, patrzy gdzieś to w błocie, wybeblać, pobeblać. Piernice, no samą rybą tutaj pachnie. Kurde, dawno człowiek ryby nie jadł, może by se zrobił na obiad. Surówką ze świeżej kapusty, nie? Z cytrynką, jakaś pyrka do tego albo frytka. Indyki szarżują. Dzisiaj jest ostatni dzień dawania wam antybiotyku. To znaczy antybiotyku, nie wiem czy to jest antybiotyk, ale linkosceptin to jest na takie zapalenie różne. Ja to stosuję na tą mykoplazmozę, na to zapalenie dróg oddechowych i po prostu zatok. I zobaczymy, czy wy z tego wyjdziecie. Mam nadzieję, bo jak nie, to już nie wiadomo, jaki lek wam będzie trzeba dawać, chociaż jeszcze w sumie kilka alternatyw nam zostało. Myszka, co, lecimy wypuszczać staruchów? Bo zobacz, te wszystkie stworzenia już się rozjechały. Kaczki tam beblają w tej wodzie. Ja nie mogę, patrzcie tą kaczkę z tą rybą w pyszczku. Nie, że w pyszczku, bo to ma dzioba normalnego, ale patrzcie, surową rybę. Czymo nie może tego połknąć. Przed chwilą tu była, ją patrzała rozbeblać w tej wodzie, ale coś jej nie wychodzi. Tam się jeszcze kłócą o to. O, tutaj jeszcze te pozostałości po świnkach wydziobują te indory. I te kaczki też jeszcze tu z tymi głąbami walczą. Słuchajcie, nie ma co przeciągać, wypuszczam staruchy. Myszka, chodź, ty będziesz je liczyć. Dobra, faflot już z nami tutaj jest przygotowany. Ale gdzieś tam łazi, patrzy co te ptoki tam buszują. Dobra, let's go faflot, licz! Liczysz? Ty, że gdzieś pola zamiast liczyć. Dobra, jeszcze Ignacy. Kurde, nie podali go na tacy? Aha, czekajcie, trzeba przewietrzyć tutaj, otworzyć okna. To jest strasznie dzisiaj gorąco. Coś czuję, że będzie koło 28-30 stopni. Tak się zanosi, ja to w tych starych 35-letnich gnotach wszystko czuję. Gąsior Dostojewski, nie wyzywaj, uniki robisz, kurde, jak w Matrixie. Wyżeraj, wyżeraj, ja nie będę do ciebie strzelał. Gąska Gosia też dumnie, głowa uniesiona ku górze i patrzy, co lata na chmurze. Jasny gwint, dobra, tutaj się też towarzystwo rozeszło. Wszędzie fajnie mają sypnięte tego ziarna, nie muszą się tak tłoczyć. Chyba, że po prostu ci, którzy chcą tego mokrego papu, no to muszą się trochę potłoczyć. A kto jest sprytniejszy, to po prostu tutaj sobie lata i gra muzyka. Dobra, słuchajcie, przypomniało mi się, że jest w ogóle 4 nowych patronów na Patronajcie. Joanna Gryńczyk, Joanna Nowak, Tomasz Piochacz i Katarzyna Wichowska. Moi drodzy, i teraz ja was przy użyciu tej oto wkrętarki, która ledwo zipie, będę ulokowywał na tej tablicy. Let's go! Dobrze, moi drodzy, zostaliście ulokowani. Tutaj jest Asia, tutaj jest Kasia, Tomasz i druga Asia. Moi drodzy, słuchajcie, ja się biorę za robotę. Myszka leży, wygrzewa się. Leż ładnie, nie przejmuj się. Ładnie słoneczko przygrzewa, Myszka, to ty sobie odpoczywaj. Świnia tutaj jeszcze coś ode mnie chce. Na barana najlepiej byś mi wlazła, nie? I rodeo byśmy robili dookoła podwórka. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, biorę się za robotę z tyłu, bo trzeba zbudować spichlerz na siano, to znaczy dokończyć budowę, bo już ostatnio coś tam działaliśmy, także puszczam muzyczkę, robię timelapse'a i bierzemy się za robotę. Let's go!
Słuchajcie, tak to wygląda, Zośka tutaj krąży. Ej, ty czasami jej nie chcesz urodzić? Nie, nie chcesz, bo ty nie jesteś w ciąży, nie? Wszyscy myśleli, żeś ty jest po prostu, jak to się mówi, zapylona. A Franek jednak nic nie zdziałał tutaj, tak? Bo weterynarz tam obmacał cię, USG mu nie działało, aparatura, ale obmacał cię i nic tam ciekawego nie wyczuł. Jaruś, co ty tu robisz? Podoba ci się ta buda, czy nie? Słuchajcie, moi drodzy, ja skończyłem na ten czas budowę, bo mam jeszcze parę rzeczy do załatwienia poza tym koziołkowem, ale jutro dokończymy. Została nam praktycznie tylko furtka. Mamy dach, mamy ściany. Czekajcie, wejdę tu jeszcze. Będziemy, ale tu jeszcze śrubki zostały. Będziemy tutaj na górze, moi drodzy, kłaść jakiś tam, nie wiem, nie że gumolit, ale i też nie eternit, ale papę myślę jakąś tutaj położymy, Jaruś, a ty będziesz dar papę na mnie czy na tą budę? Bo widziałem wcześniej, że po prostu żeś tutaj wszystko patrzył rozpierniczyć. Jaruś, słuchajcie, za każdym razem jak ja coś buduję, to jemu to nie odpowiada. On nawet w tą stajenkę wcześniej czaskał, mówi, co mu to powstało, wcześniej tego nie było, jemu to przeszkadza. O, i Malwinka ciekawska weszła do środka, słuchajcie. Tutaj póki co będzie siano, ale w przyszłości wydaje mi się, że fajne byłoby to miejsce nawet dla jakichś kózek, czy dla świnki, chociażby, wiecie, na lato, jakby się na przykład jakaś świnka oprosiła, to tutaj można to delikatnie przerobić, żeby z tego patyka świńskiego, Adasiu, przez te patyki małe świnki nie uciekły, albo można nawet w przyszłości zrobić z tego jakąś wolierkę. Ale póki co i pierwotny plan był taki, że będzie to na siano lub na słomę, a i tak będzie trzeba na pewno jeszcze inne takie budowle pobudować, bo słuchajcie, towaru tutaj jest mnóstwo. A wy tu jesteście i Paflutek, gdzieś ty był, ja cię dawno nie widziałem. Zlotasz gdzieś swoje nory masz, nie? Po prostu, dobra. Słuchajcie, było dużo tych balotów. Tutaj stało 5 balotów i zostały ile? Tam 2 w całości, a tego roztrzasnęły. Tutaj też 2 stały, rozwalone. Patrzcie, ja się trochę oddalę. Ile tutaj jest, może nie że zmarnowanej słomy, ale rozwalonej. Adaś, a co ty jesteś dzisiaj taki do tego człowieka, powiedz mi, co? Zaraz pójdziemy do ciotki Renatki. Wezmę cię tam, bo ona jest z tyłu po prostu na łące. Za tą bramą, wiesz, tam za ogródkiem. U sąsiada, tak prawdę mówię, sąsiad nic o tym nie wie, także cicho, nie? Nic nie mówcie mu. Dobra, idziemy jeszcze tu luknąć. Co ja chciałem mówić? Nie jest ta słoma zmarnowana, bo ona jest sucha. I kto wie, czy jak ja się nie zdenerwuję, to wkulam po prostu te 2 baloty tutaj do środka. I na pewno jeszcze sporo miejsca zostanie, to w te luki wszystkie po prostu zbiorę, zgrabię jakoś tą rozwaloną słomę, bo Jaruś, ten upiór, po prostu rogami tak czaskał w te bele, w te baloty, żeś wszystko rozwalił. A czego tu stoisz i czego tu miałczysz? Ty draniu jeden. Malwinka w cieniu leży. No i dobra, słuchajcie. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej, nie? 2 baloty po prostu wkulamy, w te wszystkie luki czaśniemy tej słomy i będzie gites. Bierzemy tego koleżkę małego. Mam nadzieję, chłopcze kochany, że ty mi nie uciekniesz. Weźmiemy jeszcze myszkę. Dobra, myszka idzie z nami. Zobaczymy, co ta babka Renatka tam robi. Dobra, Adaś, idziemy. Myszka nas prowadzi. A ciekawe, czy ona nas doprowadzi tam, gdzie my chcemy. Ciekawe, czy ona tą babkę Renatkę wyczuje. Ale czekaj, czekaj no, chłopcze kochany, bo ty się trochę tu świgosz. Ja wiem, że może cię niewygodnie trzymam. Poczekaj, no musimy jeszcze kawałek się przejść. Już będziesz trawę skubał. Jesteś na pewno w szoku, że tyle wszystkiego, że tyle tego wszystkiego tutaj jest. Już maleńki, już jeszcze kawałek. Zobacz, tylko sznurek widać. To już jest tu. To już jest to miejsce. Patrzcie, po sznurku do kłębka dojdziemy. O, wylała wodę, będzie trzeba je uzupełnić. Patrzcie, idziemy za tym sznurkiem. No, on jest dosyć spory. Kurda, jak na końcu nic nie będzie.
O ja pierniczę. Renatka, jesteś? Fajnie, że się nawet nie zaplątałaś. W miarę umiejętnie tutaj chodzisz. Oczy masz jak 5 zł. Napasiona jesteś. Zobacz, jaki długi sznurek ci dałem, żebyś po prostu mogła tutaj naokoło wszędzie chodzić. I przyniosłem ci jeszcze twojego, można by powiedzieć, przyszywanego prawnuka i pieska. Kurde, czekajcie, tu się ona trochę zakręciła o tą kępę i tu jest zakręcona za drzewo. Przyszedł chłopczyk nasz odwiedzić babunię. Jest ładnie te listki, ten szczabik zajęczy. Chłopcze kochany, zobacz, ile tutaj tego masz. Nawet rzepak jakiś tu dziki rośnie. Patrz, macie bukiecik, kwiatuszki i te kwaśne listka. Ja kiedyś, jak byłem mały, nawet to się na wsi u wuja latało i taki szczabik zajęczy jadło. Dobre to jest, naprawdę. Dobra zupa by z tego wyszła. Jedz, chłopczyku, nie brzydzisz się po tym człowieku? Aż ci się dziwię. Myszka tam gdzieś buszuje. Moi drodzy, wezmę, złamię taką gałązkę choinkową, sosnową i zobaczymy, czy ten Adaś mały będzie to skubał. Czy on na przykład woli te świeżynki, te listka i te kwiatki. O, tak myślałem. I biedna babka Grażynka ukuła się aż sof te dziąsła twoje bezzębne. Ona by na pewno z chęcią zjadła, tylko ona nie może nawet tego oderwać. Masz, ja ci tak, o tutaj, oderwałem i próbuj. Babka, a jak nie chcesz, to nie. Adaś, a ty? Masz? Nie zasmakowało ci to? O ty kurde mały. Nie chcesz, to nie. Tutaj jest mnóstwo innych, a może jednak mnóstwo innych różnistości, także wybieraj sobie, co ci najbardziej na ząb podejdzie. O, babka też próbuje tutaj coś wyrywać. O, widzicie? Ale ona ma kiepskie uzębienie. W ostatnim odcinku, słuchajcie, zajrzeliśmy tej babce naszej do tego koziego pyszczka i tam, kurde, 4 zęby na krzyż i to wszystkie z tyłu. Z przodu ani nie ma, także nie ma ona za bardzo takiego, wiecie, chwytu, nie? Ona musi po prostu tak gołymi dziąsłami chwytać, wyrywać i obrywać różne zielone elementy. Dobra, będziemy tutaj, Adasiu, częściej przychodzić. Ja bym cię może tutaj na chwilę zostawił, tylko obawiam się, że uciekniesz, wiesz? Gdzieś pójdziesz tam w krzaki, w głąb, a jest gdzie pójść, bo teren jest naprawdę rozległy. I jak ja miałbym cię później w tym wszystkim znaleźć, nie? To daj spokój. Chwilę sobie jeszcze tutaj bądź, a ja idę myszkę zawołać. Gdzie jest ta myszka nasza? Myszka, chodź. Gdzie jesteś? Chodź, lotos po tych, kurde, dyniach. Dynie tutaj są posadzone, takie kawaczki ozdobne. Tylko czekajcie, jak ja miałbym wam je pokazać. O, takie różne ufoludy. Mniejsze i większe. Patrzcie, takie coś. Ciekawostki świata. Ja to wszystko będę wam wysyłał. Już mam paru ludzi zapisanych i będę robił takie paczki z takimi różnorakimi kabaczkami. Dobra, Adaś, już idę po ciebie, bo ty płaczesz. Myszka, jesteś? Dobra. Zamykamy te wrota. Ale żem czasnął. Patrzcie tego wariota, jak on tutaj się wyrywa. Dobra, koźlaki, chodźcie, robimy jeszcze wyżerkę na szybko. Dam wam sianka. Let's go. Dobra, zajadać, ja wam to jeszcze niżej troszeczkę tutaj w gramole, po prostu to na samo dno, o. I proszę przez te szczebelki ładnie wyżerać. Czaruś, ty już jesteś, kurde, kawał koziołka, coraz większy. Po matce się wdałeś, a ojciec twój już jest prawie niższy od ciebie. Adaś, jedz sianka. Ja wiem, że teraz masz główkę zaczarowaną po prostu tą świeżą trawką, no ale nie możesz tam zostać, muszę, kurczę, porobić więcej takich sznurków. Odetniemy trochę od tej babki Grażynki i zrobimy też, będziemy tam do niej na odwiedziny chodzić. Ja ją biorę, słuchajcie, co wieczór tutaj do spania, ale cały dzień ona lata tam, póki jest ładna pogoda, to niech korzysta z tego koziego życia, bo nie wiadomo, ile jej jeszcze go zostało. Dobrze, moi drodzy, ostatni widok na tą budowlę. Fafloty jeszcze gdzieś latają. Ej, nornica kudłata, co ty tam, kurde, gniazdo wijesz, jaja będziesz składać. Słuchajcie, ostatni rzut oka na tą budowlę. Jutro dokańczamy, jutro będziemy tutaj wkuliwać. Nowe słowo znowu utworzyłem, słuchajcie. Będziemy po prostu ulokowywać tutaj te baloty i to siano rozwalone. A ja tymczasem pragnę jeszcze podziękować kilku osobom ze zrzutki, którzy się sporymi sumami dołożyli do nas na to, żeby po prostu ptaki miały zboże. Dziękuję serdecznie takim osobom jak Iwona Face, Noc Kupały, Bogumiła Nasiłowska oraz Monika Dusza. Jeżeli byście sobie życzyły, drogie panie, to zapraszam do kontaktu prywatnego na Facebooka. Wszystkie linki
do takich social mediów i do Patronite'a i do zrzutki są w opisie tego vloga. Odezwijcie się, wyślę wam gadżety z Koziołkowa, czyli pocztówkę, naklejki oraz magnesik na lodówkę. Mieszka, a powiedz, że jeżeli ktoś jeszcze chciałby wesprzeć tą naszą wesołą gromadkę, to zapraszamy na zrzutkę albo na Patronite'a i wtedy będą ci ludzie uhonorowani gadżetami przeróżnymi albo też tabliczkami na tablicy patronów. Moi drodzy, w tej pieskiej aurze żegnam się z wami, zostawcie łapeczki w górę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Peace! Ja idę tam, chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest rzej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazowskiej natury talent, bym nie mógł przepuścić jej takiej wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.